piętnować. Ci powiedział, że nie będą grali tak otwarcie, jak zagrała Pogoń. Legia to wykorzystała. No niestety przykro mi to powiedzieć, ale już pierwsze słowo. Ale hasłem zespołu jest jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Pewnie o tym mają dziś świadczyć pomalowane na niebieskie. Świetna atmosfera, zapał mięsień czterogłowy. Został poddany operacji i prawdopodobnie w tej rundzie w zespole Legii, jak Państwo wiedzą, nie może wystąpić Paweł Wojtala. Piłkarz miał już operację kolana w klinice Volkera Fasa, a na pewno nie wystąpi na boiskach przez pół roku. Pechowo zagrał tylko 5 minut i znów kontuzja. Za żółte kartki w Lechu pauzuje Paweł Bocian. To spore zmartwienie dla trenera Kurowskiego, bo ten kryjący obrońca miał również zadania fali wznoszącej. Po dwóch remisach przyszły wreszcie wygrane z Zagłębiem i Amiką oraz zwycięstwo 4-0 nad Pogonią w półfinale Pucharu Ligi. Legia złapała właściwy rytm, ale ten mecz w Poznaniu nie będzie dla niej łatwy. Tym bardziej, że drużyna Mariana Kurowskiego gra wiosną naprawdę dobrze. W czterech kolejkach zdobyła 7 punktów zespołów. Lech wygrał 23 razy, 23 razy padł remis, a Legia triumfowała 31 razy. Tu w Poznaniu 16 zwycięstw Lecha, 11 remisów, 11 wygranych Legii. W pierwszym meczu dobre warunki fizyczne, 187 cm wzrostu. Teraz widzą Państwo orkiestrę zagrzewającą. 37 minuta tego. Może cieszyć nie tylko Franciszka Smudę, nie tylko Widzewie. Należą zawsze spotkania Lecha. Prowadzenie dla Lecha. Widzą Państwo, jaka wielka radość na stadionie przy Bułgarskiej. Franciszek Smuda, zdenerwowany, podchodzi do linii bocznej. Witam Państwa ponownie. 20. kolejka piłkarskiej ekstraklasy. Rozpoczynają mecz Lecha z Legią, rozgrywany najwcześniej. Że niektórzy